Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was projekt Denko. Trochę tych rzeczy się nazbierało, więc żeby nie przedłużać, zaczynamy. A, i ten makijaż nagrywałam Wam przed chwilą, więc na pewno znajdzie się na kanale przed projektem Denko. Zostawię Wam link oczywiście w opisie. Na początek może taka rzecz mało kosmetyczna. Jest to płyn do czyszczenia na bazie octu z firmy W5. Czyli firmy, którą znajdziecie w Lidlu po prostu. I jest to ekologiczny płyn, którym myłam tak naprawdę wszystko. Od szafek, luster, szyb, podłóg, po meblościankę, naprawdę toaletkę, kosmetyki, wszystko. Jest to tak uniwersalny produkt, że naprawdę możecie go rozcieńczać, tak jak jest tutaj napisane, ale ja go też używam tak po prostu bezpośrednio na daną powierzchnię. Ja ten produkt kupiłam z polecenia Karoliny Myśliwiec, za co jej bardzo, bardzo dziękuję, bo no, ten płyn jest rewelacyjny. Z tego co słyszałam, płyn na tej samej zasadzie jest również dostępny w drogerii DM i tam kosztuje połowę mniej niż ten, więc może wypróbuję również tamten. Oczywiście kosiarkę za oknem słyszycie, za co Wam przepraszam. Mam nadzieję, że to jakoś chłopak jednak zmontuje, że nie będzie słychać, ale przejdźmy do projektu Denko. I on był taki, nie wiem czy tu będzie widać, taki zielony. Naprawdę jest to rewelacyjny płyn, jeżeli macie ochotę i szukacie takiego produktu, to naprawdę Wam polecam. Daj sobie nieco. O. I tutaj mam totalny miszmasz. Nie wiem od czego zacząć, może po prostu będę wyciągać losowo. Tutaj mam tonik ogórek, odświeżenie, nawilżenie, cera tłusta, mieszana, normalna z firmy Ziaja. I jest to taki zwykły 200 ml tonik. Ja nim tak naprawdę tonizowałam skórę dwa razy dziennie. Czasami go też wklepywałam tak po prostu w formie takiej maseczki, kompresu. No wiecie, po prostu wklepywałam sobie ten tonik, nalewałam na rękę i wklepywałam sobie go w twarz. Naprawdę rewelacyjny tonik, bardzo fajnie się sprawdzał. Bardzo fajnie tą skórę odświeżał. Pewnie też tonizował. No, w sumie krzywdy mi nie zrobił. Więcej niż takie właśnie tonizowanie, odświeżenie, więcej efektów nie zauważyłam. Ale mimo wszystko go naprawdę polecam, bo on kosztuje, no nie pamiętam, w granicach 5 zł. Coś takiego. Następnie mamy rumiankowy żel do twarzy z firmy Sylveco. I bardzo mi się podobała ta forma, że tutaj była właśnie pompka. Żel, ja wiem, czy on pachniał. Mi to rumiankiem nie pachniało, mi to bardziej jakimś takim antybiotykiem, takim czymś aptecznym. W każdym razie żel bardzo fajnie oczyszczał skórę, bardzo fajnie ją też nawilżał. Miałam wrażenie, że ta skóra jest taka bardziej miękka po jego używaniu. Ja byłam z niego bardzo zadowolona, pewnie jeszcze wrócę nieraz do niego. Mam ochotę również na wersję tymiankową, no ale na razie mam inne żele w użytku. I tutaj produkt, który kupiłam sobie tak w ciemno. I jest to Bielenda, arganowy olejek do twarzy. Jest to olejek, który wykonujemy sobie demakijaż. Co prawda on ma, no powiedziałem, że to nie jest olejek arganowy, tylko parafina w płynie z dodatkiem gdzieś tam dalej olejku arganowego. Mimo wszystko bardzo fajnie radził sobie z makijażem. Ja i tak po nim zawsze używałam żelu, więc dzięki temu mnie nie zapchał. Tutaj była jakaś nowość i ja mam akurat, bo wiem, że są dwie wersje z tego. Ja mam właśnie ten arganowy, uszlachetniony olejek arganowy do oczyszczenia mycia twarzy plus Sebum Control Complex. Nie zauważyłam, żeby jakoś głęboko, tu jest napisane, że głęboko oczyszcza i matuje skórę. Tego nie zauważyłam oczywiście. Rozpuszczam makijaż, czyli to, na czym mi zależało. Na pewno do niego nie wrócę. Mam ochotę wrócić do olejku z Balea i pewnie za jakiś czas to zrobię. Tutaj mam produkt, który zużyłam do włosów, który możecie podziwiać na moich włosach obecnie. I jest to ziołowy balsam koloryzujący z ekstraktem z henny. 114 zł brąz z firmy Venita. Ja już drugi raz korzystałam z tych balsamów. Poprzednio miałam inny kolor. Link do recenzji tego balsamu zostawię Wam na dole, bo pisałam o nim na blogu już, no, spory kawałek czasu temu.
i przeżywałam tam wtedy, bo to była moja pierwsza koloryzacja w życiu. W każdym razie ten kolor bardzo ładnie wygląda na włosach. Mam nadzieję, że to widzicie. I to, co mi się również podoba właśnie w tym balsamie, to to, że włosy po nim są zawsze takie miękkie. Nie są przesuszone, jak widzicie, są błyszczące. Ja nakładałam to około 1,5 tygodnia temu. Na razie kolor się w ogóle nie wypłukał. Ja mam w planach teraz farbować sobie tymi balsamami co miesiąc. Nie wiem, czy akurat tym kolorkiem 114 złoty brąz. Będę pewnie je zamiennie wymieniać. Jeśli już jesteśmy przy włosach, to tutaj bubel totalny. Muszę strząsnąć, bo on tu jeszcze jest go sporo. Jest szampon pielęgnujący Repair and Target Care. Zawsze chłopak się śmieje, jak to wymawiam. Pewnie będzie się nadal śmiał, bo on to będzie montował. Znaczy montował dźwięk, nie obraz. Nieważne. I jest to szampon do włosów suchych i łamliwych z Nivea. Ja go tam dostałam jakiś czas temu z blogowani, blogmedia bodajże, tak? I miałam szampon i odżywkę. Odżywka mi się jeszcze jako tako spisywała, natomiast szampon jest tragiczny. Strasznie obciążał moje włosy, strasznie były takie, jakby to powiedzieć, takie tępe jednocześnie, tłuste i były, no, tragedia. Po prostu wyglądały, jakbym ich nie myła w ogóle. Więc tutaj tego szamponu, no jest może gdzieś tyle jeszcze go zostało. Co prawda zużyłam tam większą część na końcówki, go później używałam. Ale po pewnym czasie zauważyłam, że włosy mam strasznie takie, no, przeproteinowane były. Mam wrażenie, że były przeproteinowane. Więc powiedziałam, że nie będę go zużywać. I on idzie po prostu do dęka, ja go nie polecam. Chociaż może go polecam włosom suchym, takim naprawdę zniszczonym, może po farbowaniu, po rozjaśnianiu, ale na pewno nie włosom, które są zdrowe i tak. Natomiast szampon, który wam polecam, jest to szampon z Alterry. Szampon nadający objętość, przepraszam, szampon nadający połysk z morelą. I tutaj jest morela i pszenica bio. Szampon, no, niesamowicie pachniał. Była to naprawdę taka słodka, świeża morela. Naprawdę bardzo mi się ten zapach podobał. Czy nadawał połysk? No nie wiem, no włosy były po prostu bardzo dobrze oczyszczone, jednak nie wysuszone, wręcz przeciwnie, nawilżone. Czy ten połysk był? No to nie wiem, no po prostu takie szampony naturalne nam same w sobie, mi się wydaje, że dają nieco blasku, przynajmniej na moich włosach. I ja te szampony Zetter bardzo lubię i kupuję różne wersje. Odkładam te opakowania, bo nagram wam niedługo takie porównanie różnych wersji zapachowych, różnych wersji tam składowych, właśnie z firmy Alterra. Idźmy dalej. Tutaj już widzę, takie rzeczy są pierdółki, ale jeszcze tutaj. I tutaj jest antyperspirant, taki w sprayu z Adidas Get Ready. I on naprawdę bardzo fajnie tak słodko pachniał. Ja go używam po prostu w pracy, tak wiecie, do odświeżenia się po pracy, bo nie mam w pracy prysznicy. I tak wiecie, po prostu, żeby się popsikać. Bardzo fajnie dawał radę, bardzo ładnie pachniał. Ja byłam z niego zadowolona. I tutaj mam oliwkowe serum do ciała, modelujące, ujędrniające, wygładza i odżywia, ujędrnia, wysmukla sylwetkę z firmy Verona. Jeśli ktoś czyta mojego bloga, to wie, że ja to serum ohoho szmat czasu temu tam już miałam i bardzo długo zajęło mi jego zużycie. W sumie nie wiem dlaczego, był to taki, no, przyjemny produkt, który właśnie spisywał się fajnie latem, bo był taki lekki, nie kleił tej skóry, bardzo szybko się wchłaniał, pachniał średnio, bo pachniał oliwkami. Pachniał oliwkami, ja oliwek nie lubię, więc nie przepadałam za tym zapachem, ale mimo wszystko go zużyłam, bo jak mówię, bardzo fajnie nawilżał tą skórę. Czy tutaj mamy jeszcze, tak, jeszcze jest krem i jest to krem przeciwzmarszczkowy bodajże pod oczy, nie wiem, bo to, a tak, No More Wrinkles Eye Cream z organicznym olejkiem z Akai, to jest większość po rosyjsku, bo to jest rosyjski produkt. Jest to po prostu krem pod oczy. On miał tu taką pompkę, tutaj mam oderwane dno, przez to widać, to była taka pompka Airless, czyli wszystko zużyłam do dna.
i był to krem z firmy Organic Therapy. Ja z tej firmy bardzo lubię produkty. Obecnie mam mleczko do demakijażu, miałam też krem do twarzy, żel pod prysznic. No, miałam trochę tych produktów i byłam z tego naprawdę bardzo zadowolona. Ten krem pod oczy miał taką lekką, żelową konsystencję, więc idealnie nadawał się pod makijaż na dzień, szczególnie latem. No niestety się skończył. Być może jeszcze za jakiś czas do niego wrócę, ale na razie mam inne kremy. Następnie mamy, może na razie jeszcze kolorówki nie, antyperspirant, standardowo. Antyperspirant z jaj, tu mam wersję Active. Jak wiecie, ja bardzo te antyperspiranty lubię. Obecnie zdradzam je z antyperspirantem z Garniera, ale wydaje mi się, że do tych antyperspirantów z jaj jeszcze nie raz powrócę. I tu nam się zaczynają takie saszetki i tak dalej, ale jeszcze może... tutaj mam krem glicerynowy aleosowy. Taki jakiś tam zwykły. Po prostu ja po pracy zawsze lubię nawilżyć czymś dłonie i pomimo, że ten krem miał parafinę, to po pracy, gdzie dłonie mam naprawdę suche, no nawet taki parafinowy zabieg im się przydaje. Może jeszcze najpierw kolorówka, zanim te saszetki. Mam kilka produktów. I tutaj mam marker do brwi, eyebrow marker, kolorku dark brown z firmy Touchback. Touchback. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja ten marker bardzo polubiłam. Ja nim dorysowałam takie pojedyncze... Nie wiem, czemu się widziałam po brwi, skoro tutaj nic nie ma. Nim dorysowałam w każdym razie pojedyncze włoski tutaj na tym szczycie łuku, bo tamtych włosków po prostu nie miałam. Teraz, kiedy je mam, nie potrzebuję takiego produktu, więc nie kupię go drugi raz. Ale jeżeli szukacie dobrego produktu, dość wysokiej cenie, bo on kosztuje około 100 zł, to ja go Wam polecam. Tutaj mam tusz do rzęs i jest to tusz z firmy Smart Cares Get More. Nazwa tragiczna, nie mogę, plącze mi się język. I to był taki zielony tusz. I on miał taką, to jest silikonowa szczoteczka. I ten tusz bardzo fajnie mi się spisywał, więc stwierdziłam, że zakupię kolejny. I właśnie w tym makijażu mam użytego jego brata. Ja naprawdę bardzo te tusze, no lubię. One kosztują w naturze grosze. Więc jeżeli jesteście ciekawi jakieś może nowości i chcecie przetestować, to ja Wam bardzo te tusze polecam. Właśnie spadł marker do brwi. Popełnił samobójstwo. Tutaj mamy puder. Trzymam go tak, bo on się rozleciał. Jest to puder matujący w kompakcie z Essent All About Matte. I on był transparentny. Widzicie, jak tutaj trochę zostało. Pudełko się rozleciało. Ja nie mam ochoty już wygrzebywać tego pudru. Na początku byłam nim niesamowicie zachwycona, ale to było w momencie, kiedy lubiłam, wiecie, na twarzy taki płaski mat, kiedy lubiłam, kiedy ta skóra wyglądała na taką ciężką. Nawet nie wiem, jak to określić, ale po prostu był czas, kiedy lubiłam, kiedy widziałam, że na tej skórze tak wszystko siedzi, wiecie, ten podkład, puder. Robiłam taką typową maskę. No, były takie czasy. I on naprawdę dał taki płaski mat i siedział na skórze, on się nie stapiał z nim, tylko on tak siedział. A kiedy się tylko spłaciliśmy, to było totalne ciastko. Więc ja do niego na pewno nie wrócę. No i ja go też nie polecam. Następnie mój ukochany korektor. Catrice Camouflage w kolorku 010 Ivory. Kupiłam kolejne opakowanie, więc chyba tutaj się nie muszę rozgadywać. Następnie to, co moje serce boli. Gąbeczka. Tak, to jest ta sama gąbeczka, którą Wam pokazywałam w vlogu, że ją dopiero zakupiłam. Jest to gąbeczka z Makeup Revolution, ale myślę, że widać, kto się nią zajął. Włosy i ślady po zębach mówią same za siebie. Gąbeczka była rewelacyjna, zdążyłam jej użyć co prawda przez tydzień. Maksymalnie tydzień jej używałam. Była naprawdę genialna, więc ja już sobie zakupię kolejną. O, tutaj widzę, wrzuciłam bloczek polerski z po prostu z Semilaka. Teraz mamy maseczkę. Jest to termalno-iłowa maska do ciała z kąpiel Agafi, babuszki Agafi, zwał jak zwał.
No ja już wspominałam, bo właśnie nie wiem, czy na blogu, przy okazji właśnie tej recenzji, czy na kanale, już nie pamiętam. W każdym razie ja nie lubię maseczek do ciała, bo ja nigdy nie wiem, co mam robić, kiedy je nałożę. Co, nakładam je i co? I stoję w łazience i co? I myślę nad sensem życia? Jeżeli ktoś ma prysznic, no to jeszcze jako tako to przejdzie, bo tam sobie puści delikatny strumyczek, puści sobie jakąś muzykę i sobie stoi pod tym prysznicem, się myje. Ta maseczka mu tam, wiecie, siedzi, bo ona jest dość tłusta, ona jest na, widzę tutaj, jest na bazie glinki, dlatego ona jest właśnie taka tłusta i tutaj jest olejek, olejki są, więc ona jako tako tamtą wodę znosi, że tak powiem, ale jak ktoś ma wannę, to jaki jest sens nakładać maseczkę, siadać do wanny? No, ja tej maseczki wam nie polecam, znaczy ona fajnie działała na ciało, fajnie nawilżyła, no ale musiałam stać te 15 minut i nic nie robić w tej łazience. Następnie mamy wiosenne mydło z wyciągiem rabarbarus i sanę dla barbaro. Niesamowicie pachnące słodkim rabarbarem mydło. Ja miałam takie dwa zapasiki, jeden oddałam mamie, miałam też takie opakowanie z tym właśnie z tym mydłem. Jeszcze to mydło stoi jeszcze nam w kuchni. Ono jest niesamowicie pachnie. Ja uwielbiam zapach rabarbaru. To jest taki rabarbar z cukrem, powiedziałabym, nawet taki słodki. Niestety była to edycja limitowana. Kiedy ostatnio szukałam tych opakowań, tych zapasów, niestety już nie znalazłam. Za to kupiłam inny z jeżyną i również on bardzo fajnie pachnie, bo żel o tym samym zapachu. Na razie stoi w zapasach. Jeżeli jeszcze dorwę ten zapas kiedyś, to na pewno kupię sobie kilka. Tutaj płatki kosmetyczne z Carrea, standardowo. I tutaj, o, tu jest jeszcze produkt pełnowymiarowy. I jest to normalizacja skóry, łagodzenie objawów trądziku. Jest to maseczka z komórkami macierzystymi Cyni z firmy Body Club Tencel. Coś takiego. Te maseczki swego czasu były dostępne w Biedronce. I bardzo ubolewam nad tym, że znowu, mimo tego, że mam trzy Biedronki w okolicy, w żadnej nie ma tych maseczek. A ta maseczka zrobiła takie wow na mojej skórze, że bardzo chętnie kupiłabym na zapas tych maseczek. Moja skóra była rozświetlona, była bardzo wybielona, bym powiedziała. Te wszystkie przebarwienia i tak dalej były takie rozjaśnione. Była do tego bardzo nawilżona. Makijaż wyglądał na niej rewelacyjnie. No, naprawdę, oczywiście była to maseczka w płachcie. I jeżeli znajdę jeszcze te maseczki gdzieś, może gdzieś tam wyciągną jeszcze z magazynu czy coś, to naprawdę sobie kupię. A jeżeli wy macie jeszcze te maseczki w Biedronce, to lećcie i nie zastanawiajcie się, czy warto wydać te 5 zł. Tutaj mam chusteczki, takie małe, 20 sztuk. Ja je zawsze mam w torebce. Tutaj mam chusteczki do higieny intymnej. Chusteczki do higieny intymnej z Intima. I ja te chusteczki zawsze mam też w torebce. One mi się bardzo przydają na podróż, tak jak w PKP, czy wiecie, na PKP, czy w dworce, na dworcach. Zawsze się te chusteczki przydadzą. Tutaj mam chusteczki z Tesco, takie wiecie, zwykłe, mokre, nawilżone chusteczki dla dzieci. I ja je używałam głównie właśnie na toaletce. Na pewno kupię jeszcze nie raz, bo one są tanie i bardzo dobrze spisują się w swojej funkcji. Tutaj mam jeszcze, zdenkowaliśmy wosk Black Sherry. Bardzo fajny, taki świeży zapach. Ja go lubiłam palić właśnie wtedy, kiedy był okres na czereśnie i wiecie, tu podjadałam czereśnie i ten wosk jeszcze tak sobie pachniał w kominku. No a teraz go zużyliśmy, to był taki ostatni kawałek. No zapach taki, ja bym powiedziała, czy to czereśnie. No tutaj mało już pachnie, ale to bardziej było takie wiśnia, może coś takiego. Coś bardziej kwaskowatego. Tutaj mamy teraz 5 próbek. Zacznę może od tych, bo to są te same, tylko w innych zapachach. I są to próbki kremu do rąk z firmy Scandia Cosmetic. Jest wiśnia i morela.
Są to kremy z 20% masłem shi. Jak wiecie, ja mam pełnowymiarowy produkt w wersji melonowej. Jestem niesamowicie zachwycona nim i na pewno zakupię któryś z tych zapachów. Oba są tak świetne, tak genialnie pachną, tak świetnie nawilżają, że na pewno zakupię ten krem ponownie. Mam również zapach czarna herbata, no ale tamten, wiecie, jakoś do mnie nie przemawia. Za to te dwa na pewno zakupię i Wam też polecam. Film do recenzji z tym kremem zostawię Wam w opisie. Następnie mam Rezibo krem ultra nawilżający. I jest to ten krem, który zawiera niestety talk. Mimo wszystko zużyłam tę próbkę. No i niestety ja nie widzę, żeby ten krem jakkolwiek działał. Ja mam wrażenie, że on moją skórę nawet wysuszał. Moja skóra była taka tępa. Makijaż kompletnie nie chciał się na tym trzymać. Źle wyglądał. No nie, tak jak na olejek z Rezibo, mam ochotę tak kremy. Miałam też tą próbkę kremu odżywczego i wiecie, on też był taki naprawdę bardzo przeciętny. Już wolę zdecydowanie ten mój krem z Make Me Bio albo ten. I jest to krem, lekka formuła, krem, mówię przez nos, mam straszny katar. Lekka formuła, krem nawilżający do twarzy na dzień i jest to z firmy Go Cranberry. O, coś takiego. To było 2 ml. I ten krem naprawdę bardzo fajnie nawilżył skórę, bardzo fajnie ją wygładził. Miałam wrażenie, że on zawiera jakieś silikony, ale spojrzałam w skład i nie. Na drugim miejscu już ma olej arganowy i naprawdę bardzo fajnie wyglądała po nim cera, fajnie się na nim trzymał makijaż. Temu kremu mówię zdecydowanie tak. Ogólnie firma Go Cranberry mnie ciekawi, obecnie testuję ich żel. Niedługo przyjdzie do mnie również naturalnie z pudełka i wiem, że tam będzie pianka do higieny intymnej właśnie z tej firmy. I tak sukcesywnie będę testować produkty tej firmy i będę Wam dawać znać. I ostatnia próbka jest ten nawilżający krem pod oczy z ekstraktem z lnu firmy Wianek. No i krem bardzo fajnie spisywał się na dzień. Na pewno sobie zakupię pełnowymiarową wersję tam za jakiś czas. Na razie mam krem z Natura Syberica, Natura Estonica. Nie pamiętam, coś takiego. Niedługo przyjdzie do mnie również krem z Make Me Bio, więc ten sobie troszkę poczeka na zakup. No i to by było na tyle w tym filmiku. Dajcie mi koniecznie znać, czy któryś z tych kosmetyków mieliście, lubicie, może macie na któryś z nich ochotę i chcielibyście, żebym powiedziała Wam nieco więcej na jego temat, a może któryś u Was okazał się bublem. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Pamiętajcie również, że w opisie zawsze macie spis wszystkich tych kosmetyków, o których przed chwilą mówiłam. Tam również macie linki do moich mediów społecznościowych, do Facebooka i do Instagrama. Na Facebooku jestem częściej, informuję Was tam o filmach, kiedy wychodzą nowe, kiedy będzie jakieś opóźnienie, które jest związane z moją pracą, kiedy rozsypał mi się projekt, tak jak było ostatnio. Wszystkie informacje zawsze Wam tam zamieszczam. Na Instagramie jestem no troszkę mniej, ale Was też tam zapraszam, mam nadzieję, że niedługo się to zmieni i będę tam zaglądać do Was częściej. Pamiętajcie również, żeby zostawić kciuka w górę, bo to naprawdę bardzo motywuje. Zasubskrybować mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. I do zobaczenia w kolejnym filmiku.